To, o czym wam tutaj opowiadamy, to jest coś absolutnie kluczowego dla waszej wieczności. To jest coś absolutnie najważniejszego. Nie ma ważniejszej rzeczy, którą kiedykolwiek usłyszeliście w życiu. I chociaż żyjemy w katolickim kraju, rzekomo chrześcijańskim kraju, to słysząc takie słowa na ulicy, ludzie czują się albo zażenowani, albo zawstydzeni, albo pukają się w czoło. A żyjemy ponoć w chrześcijańskim kraju. W kraju, w którym imię Jezus jest znane powszechnie i odmieniane przez przypadki. Albo służy jako przerywnik w zdaniu. A ja chcę ci powiedzieć, że przez to imię i tylko przez to imię możesz być zbawiony. Ja chcę ci powiedzieć, że nikt inny nie oddał za ciebie życia. Bóg stał się człowiekiem. Bóg się wcielił i dał się zabić za ciebie, nie za masy. On zrobił to dla ciebie. Dla ciebie. Dał się upokorzyć, zmasakrować i umarł. Ale pokonał śmierć, zmartwychwstał. I ty możesz mieć prawdziwe życie przez to, co on dla ciebie zrobił. Chrześcijaństwo to nie jest chodzenie do kościółka raz w tygodniu i spędzanie tam czasu przez godzinę. To nie jest chrześcijaństwo. To jest parodia chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to życie z Bogiem. Chrześcijaństwo to znanie Jezusa jako Zbawiciela i jako Przyjaciela. To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest przygoda. Chrześcijaństwo to jest doświadczanie Bożej mocy, Bożej miłości. Chrześcijaństwo to chodzenie w radości i w wolności. To jest chrześcijaństwo. Jeżeli nie ma tego w twoim życiu, to nie znasz chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to nie jest odbębnianie paciorków, to nie jest spowiadanie się i później odfajkowywanie jakichś zdrowasiek. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to chodzenie z Bogiem. Chrześcijaństwo to budzenie się rano ze świadomością, że jest Bóg i że ten Bóg jest po twojej stronie i że wybaczył ci wszystkie grzechy, dlatego że sam za nie zapłacił na krzyżu, dlatego że tam przelała się święta krew. To jest chrześcijaństwo. Że rano się budzisz i wiesz, że twoje grzechy są przebaczone. Że rano się budzisz i wiesz, że jesteś wolny, bo jest z tobą Bóg. Bo ten Bóg wydał siebie za ciebie, pozwolił się tak potraktować swojemu stworzeniu. To tak, jakby olbrzym dał się tobie ubezwłasnowolnić i pozwolił ci zrobić ze sobą wszystko. Potężny Bóg, Stwórca Wszechrzeczy, stał się jak ziarenko piasku. Stał się jak ziarenko piasku. I dał się zdeptać, dał się potwornie potraktować. I dał się zabić dla ciebie. Dla ciebie. To nie stało się dla mas. To nie stało się dla jakiejś abstrakcyjnej ludzkości. To się stało dla ludzi, którzy mają imiona. To się stało dla ciebie. Możesz mieć życie. Gdy się rodzisz na tym świecie, rodzisz się z martwym duchem. I twoje ciało żyje, jesz, śpisz, wydalasz. Ale to nie jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie zaczyna się wtedy, gdy poznajesz prawdziwego dawcę życia. Gdy poznajesz specjalistę od życia, wtedy jest prawdziwe życie. Wtedy, gdy twój duch powstaje do życia, wtedy jest prawdziwe życie. A to się dzieje tylko wtedy, gdy przychodzisz do Jezusa, który jest specjalistą od życia, bo on pokonał śmierć. Gdy uczynisz go swoim Panem i Zbawicielem. Gdy odwrócisz się od tego życia bez niego. Gdy odwrócisz się od niezależności, od działania w takiej mrzonce, że jesteś wolny i decydujesz, stanowisz o sobie, bo to jest mrzonka. Jeżeli nie należysz do Boga, jeżeli On nie jest twoim Panem, to masz swojego Pana, tylko nie jesteś tego świadomy. Jeżeli Bóg nie jest twoim Panem, to twoim Panem jest diabeł. Możesz sobie myśleć, jestem wolny, swobodny, niezależny, ale to nie jest prawda. Dlatego, że komuś służysz. Komuś służysz. Albo Bogu, albo diabłu.
Jeżeli nie zawierzyłeś Chrystusowi, to służysz diabłu, świadomie czy nieświadomie. Jesteś jego niewolnikiem. Jesteś niewolnikiem, który dał się okłamać, że jest wolny. Ale jeżeli uznasz, że Jezus jest Panem, że jest zmartwychwstałym Królem, że przez Jego krew przelaną na krzyżu jest wolność i życie, jeżeli przyjmiesz to dla siebie, do swojego życia, to będziesz zbawiony. To będziesz zbawiony, dlatego że na krzyżu została zapłacona cena za twoją wolność. Tam został zmazany każdy twój grzech, przeszły, teraźniejszy, przyszły, ale ty potrzebujesz to przyjąć. To nie ma mocy w twoim życiu, dopóki ty się nie zdecydujesz, że tę moc zmartwychwstania przyjmiesz. Potrzebujesz to świadomie przyjąć. To się nie dzieje przez chrzest niemowląt, to się nie dzieje przez decyzję rodziców. Ty sam decydujesz, czy chcesz tego, czy ta zastępcza ofiara Chrystusa to jest coś, co chcesz wziąć, czy coś, co chcesz odrzucić. Ty decydujesz. Dzisiaj słyszysz słowa życia. Możesz wybrać dobrze. Nie lekceważ tych słów. Wybierz dobrze. Uczyń Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Przyjmij to, co dla ciebie zrobił. To działa, to naprawdę działa. Ja mu uwierzyłam 27 lat temu. Nigdy mnie nie zawiódł. Nigdy mnie nie zawiódł. Chodzę z nim codziennie. I wiem, że jestem w nim bezpieczna. I wiem, że gdybym dzisiaj umarła, byłabym z nim. Byłabym w niebie. Dlatego, że zaufałam mu. Wiem, komu zaufałam. Zaufałam jedynemu, któremu warto zaufać. I to jest dla każdego. Dla każdego, kto chce, Jezus powiedział, kto chce, niech przyjdzie i pije wodę życia. Ja dam pragnącemu wodę życia. Tak powiedział o sobie. Tak powiedział to sobie. Ale ty musisz chcieć po pierwsze, a po drugie musisz przyjść. I możesz to zrobić, bo to jest decyzja twojego serca. Do tego nie potrzeba jakichś rytuałów. Po prostu potrzeba pragnącego serca, decyzji i tego, żebyś to po prostu wyraził, powiedział mu, że go chcesz. Jeżeli to zrobisz, to on przyjdzie do twojego życia i przemieni je. Życie z Bogiem nie jest nudne. Życie z Bogiem jest fascynującą przygodą. Pełną mocy, radości, pokoju. Nie ma większego szczęścia, niż znać osobiście Jezusa. Nie ma. Nic się z tym nie równa. Nic nie jest tak cenne. Nic. Nic. Cokolwiek wydaje ci się atrakcyjne w twoim życiu, to jest śmieć w porównaniu z tym, co możesz mieć w Chrystusie. To jest śmieć w porównaniu z tym, co możesz mieć w Bogu. To jest wielki dar dany ludzkości. Nie odrzucaj tego. Zastanów się nad tym. Przemyśl. Przemyśl to, co słyszysz. Zawołaj do Boga. Zapytaj, czy ta kobieta pod złotymi tarasami mówiła prawdę. Czy ty jesteś? Czy ty jesteś tym, jakim ona ciebie przedstawiła? Zawołaj. Nie musisz mi wierzyć na słowo. Przyjdź szczerze do Boga i zapytaj Jego. Jeżeli zrobisz to szczerze, On ci się objawi. Nie mam co do tego wątpliwości. I chcę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W Kościele katolickim śpiewa się nam mszy w pewnym momencie i oczekujemy twojego przyjścia w chwale. Jeżeli uważasz się za katolika, to ja się ciebie pytam, co to dla ciebie znaczy? Czy ty oczekujesz przyjścia Chrystusa w chwale? Czy ty oczekujesz tego, czy bezmyślnie odśpiewujesz formułki? Bo On powróci na tę ziemię w chwale. Jako Król Królów, jako Pan Panów, jako potężny sędzia. Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest czas, by się pojednać. Dzisiaj możesz do Niego zawołać i będzie ci przebaczone. Dzisiaj możesz wziąć to, co się stało na krzyżu i być wolny. Ale gdy On powróci tutaj w chwale, będzie za późno, bo On powróci tutaj jako święty, potężny Bóg, Król i Sędzia. I wtedy już będzie tylko sąd. Więc lepiej przygotuj się na ten moment. Uczyń dzisiaj Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Po prostu swoimi słowami powiedz: Jezus, wierzę w to, co zrobiłeś na krzyżu. Wierzę, że umarłeś za mnie. Wierzę, że zmartwychwstałeś, pokonałeś śmierć. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli powiesz to szczerze z serca,
tę krótką modlitwę. To zmieni się rzeczywistość duchowa w Twoim życiu. Przejdziesz ze śmierci do życia. To jest takie proste. To jest takie proste. Nic więcej nie trzeba. I On wtedy będzie już zawsze z Tobą. I nigdy Cię nie opuści.